Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku serii Polscy Sąsiedzi. No i jesteśmy oczywiście na szpakowie widzowie na serii Polscy Sąsiedzi. No bo wiecie, że dokładnie, że to jest ta seria. Widzowie, nie odbierał do mnie telefonu ani Michał, ani Kuba. Postanowiłem, że przyjdę na piechotę, bo nie będę ciągnika tutaj tego. Ale Michał do mnie nie odbiera i podejrzewam, że mógł mi ukraść mojego Maseja, bo on wziął go widzowie do siewów. I podejrzewam, że on mógł mi go ukraść. O proszę, mam ich! Leon jest i... A gdzie chłopaki? Stoi Leon! Stoi Leon na stacji! Ale czekajcie, i Masej, ale gdzie są chłopaki, widzowie? Gdzie jest Michał i gdzie jest Kuba? Czemu tu powietrza nie ma? Widzowie, tu mało powietrza jest w tym kole. Co jest grane? No nie! Przebili mi, widzowie, koło chyba w Maseju. Przebili mi koło. Bo Michał wziął mojego Maseja, żeby sobie siewy ogarnąć, bo u niego ktoś niby spuścił powietrze z koła. A patrzę, to chyba była tylko przykrywka pod to, żeby mi kurde spuścić z koła powietrze. Mam nadzieję, że to nie jest przebite, tylko właśnie spuszczone. Macie tu dziury, no to żadnej ja nie widzę, ale co ja tu sam nic nie ogarnę. Czekajcie, pójdę może... Halo chłopaki, jesteście tutaj? Bo ja będę szedł na wiosnę go szukać, czy mi napompuje koło. Nie ma ich, widzowie, jakby się rozmyli. Poczekajcie, idę spytam kogoś może na wiosce. Czy nie wiem, czy dałby radę mi koło napompować. Mam nadzieję, że to jest tylko spuszczone, a nie przebite, bo nie daruję mu tego. Czekajcie, no pójdę, no kogoś spróbuję znaleźć, może mi ktoś pomoże. Nie wiem, dobra, tu może zajdę. Widzowie, już ogarnięte, serdeczne pozdrowienia dla pana Henka z wioski, który pomógł mi napompować koło. No ogólnie sprawdzaliśmy, raczej tu nie ma żadnego rozcięcia. Raczej nóż tu nie był wsadzony w to koło, tylko bardziej ktoś spuścił powietrze. No ale no to nieźle kurde Michał zrobił jajca, nie? Że ja na piechotę tutaj szedłem, spuścił mi specjalnie powietrze z koła jednego, nie odbiera telefonów i... Wracam z tym siewnikiem jego, powinienem ten siewnik mu zostawić na tym polu. Ale wracam z tym siewnikiem do siebie na gospodarstwo i niech sobie sieje swoim ciągnikiem, a nie spuszcza mi powietrze z koła, pożycza ciągnik i jeszcze o tako zostawia. Tak samo Kuba, przyjechał, pewnie się schowali gdzieś w kukurydzy i sobie, nie wiem, jaja kurde jakieś robią i nie odzywali się w ogóle. No ale na szczęście tutaj taki sąsiad z wioski Heniek pomógł mi i serdecznie cię Heniu pozdrawiam, nie wiem czy oglądasz, pewnie nie oglądasz. Ale no dziękuję ci bardzo za pomoc. Wracamy do chałupy, bo ja mam u siebie sporo do roboty. Dzisiaj przetestujemy trochę tego Maseja w polu, czy się spisuje, czy nie, no bo wiecie, no... Trzeba troszkę go sprawdzić, Tylko nie wiem, czemu ode mnie Kuba i Michał nie odbierają telefonów. No to jest troszeczkę dla mnie, widzowie, dziwne, no bo... Tak szczerze, no nawet jakiegoś pranka robią, to powinni, nie wiem, odebrać, czy coś tam gdzieś, nie wiem. No nie wiem, dobra, nieważne. Później zrobię o to awanturę, także nie martwcie się, nie chcę się po prostu tym denerwować, nie chcę sobie, widzowie, nerwów szarpać, powiem wprost, nie chcę sobie nerwów szarpać. A tu by miał miejsce w ogóle wypadek jakiś laweto, to laweto, co przyjechali po 30 Michała, tu podobno gościu w słup uderzył i słyszałem pewne pogłoski, że podobno chłopaki go zepchnęli na ten słup, także nieźle kurde zrobili. No niezłe jajca, nie? No i Michałowi odebrali to 30, widzowie, to z 4x4, podobno nakradziona była. To dopiero jajca, kurde, że kradziona, kupił, kradziono 30, widzowie, i jeszcze nią się chwali, a może on ją ukradł? Aha, bym się wcale nie zdziwił, widzowie, bym się wcale nie zdziwił. To się różnych rzeczy można spodziewać. Tak samo jak z kobuzem było. Kto ukradł kobuza? No, ja wam tylko chcę przypomnieć. Dobra, czekajcie, to ten siewnik odstawię mu na gospodarstwo, albo nie, nie odstawię mu na gospodarstwo, tylko jadę z nim do siebie. Jadę z nim, widzowie, do siebie i tutaj będę siać. Tu będę siać, ale zobaczcie, pusto u Kuby chyba nikogo nie ma. Tu zaraz zobaczę na gospodarstwie u Michała się przejdę, czy oni są może na gospodarstwie i zostawili mój ciągnik. Ale w sumie Leon tam był. O, zobaczcie, tu jest mój Leon, do którego dzisiaj przyjedzie mechanik. No i od razu go wystawię, widzowie, na sprzedaż, tylko że jest taki problem, że widzowie, go nie da rady naprawić. Czekajcie, na razie zgaszę ciągnik. Jego nie da rady naprawić, tylko tam mechanik mówił, że postara się zrobić tak, żeby on chociaż... No bo mi zależy na tym, żeby on, widzowie, chociaż chwilę pochodził i później może nie chodzić, nie? No bo... Chodzi mi o to, żeby po prostu go sprzedać. Przepraszam was oczywiście też, że tak ciemno jest na kamerce, ale spokojnie, już niedługo... Ej, zajechali Leonem!
Ale niedługo będzie to, widzowie, naprawione, bo będę miał lampę, bo teraz tutaj na tym nowym mieszkaniu nie mam tej lampy. Proszę! Dzień same dobry! Problemy. Same problemy. Ja wiedzielę, ale niezły, no, no, niezły no, jajca sobie zrobiliście. To wyjaśnił wszystko. Niezły no. jajca sobie zrobiliście, kurde, że mi z koła powietrze, kurde, spuściliście. Na 48 nie godzin nas chciał. Policja ci spuściła to powietrze. Jak policja? Znaczy nie tobie, tylko znaczy, Michałowi policja, tak naprawdę. Znaczy, no teoretycznie to mi chciał, ale nie wiedział, że to jest twój ciągnik. Czemu telefonów nie odbieracie? Mieliśmy. Dlaczego by nam telefony zabrał? Ale o co chodzi? To co się stało? Co? No w sprawie zepchnięcia ciągnika tego, ale się wszystko wyjaśniło, prawnik przyjechał, nagranie obejrzyli i kurde po problemie. Chcieli nas wpierdzielić, żeby niby ciągnik zepchnęli no. z drogi. Policjant będzie miał konsekwencje, jeszcze do sądu będziemy z nim iść. I ten labeciarz cały. To wy na policji byliście. No tak, ale to nie z własnej woli. Ja pierdzielę, a ja już tutaj zdenerwowany. Nie muszę dzwonić, bałem się, że w ogóle Maseja i siebnik nam ugradli. Najgorsze jest to, że my zajrzamy na pole, patrzymy, Maseja nie ma, nie? No bo my, taki Heniek z wioski mi, kurde, pomógł napompować te koło. Myślałem, że ono jest przebite, ale na szczęście było tylko spuszczone powietrze. Nie, on tylko spuścił powietrze. No ale to policjant powietrze spuścił? No tak, bo to jest brat tego laweciarza, idioty. No i, to ten laweciarz ci spuścił powietrze. Tak, no? Dokładnie tak. A ja już się zdążyłem poddenerwować, wiesz? Daj mi kuba ten wentylek jeden, to ja tam wsadzę i podpompuję troszeczkę, masz. Ja sobie podpompował, znaczy Micheniek podpompował. Ale wiesz, jak nawet nie wyobrażasz sobie, jak my się wystraszyliśmy. My zajeżdżamy, a tam Maseja nie ma. No tak, widzowie ogólnie... Ja już myślę, że będzie problem. A ty co siałeś tam na tamtym polu, tym dłuższym? Rzepak i tam jeszcze nie jest skończone. No to sobie, ja będę teraz siał twoim siewnikiem. Haha, kolego drogi. Kolego, ja będę siać. Co? Najpierw to ja jadę siać. Ja jadę siać. Ja muszę skończyć. Nie, za to wszystko ja będę teraz siał. Dobra, Kuba, pożyczyć mi siewnik? Ja pierdzielę, wszystko od Kuby pożycza, ja pierdzielę, no to jest nie, naprawdę. To moje rzeczy mi zabiera sąsiad, od drugiego sąsiada pożycza. Weź ty, Kuba, nie pożyczaj mu. Dobra, widzowie, ja tu będę na tym polu już ogólnie. Dobra, pożyczy. Ja na tym polu będę siać, zgadnij co. Żyto. Żyto będę siać tu koło gospodarstwa, koleżko. Ja nie wiem jak wy, ale ja to w tym roku planuję zasiać sobie żyto na zielonkę, żeby zrobić, kurde bo... No ja tam na razie na tego. No, zajebista sprawa. Widzowie, to trzeba... Później... Lucernie to przeorasz, to po co ci aż tyle? Dobra, ja napełnię sobie, widzowie, siewniczek i zaraz się widzimy. Dobre, widzowie, palimy i lecimy. Mi chodzi o to, żeby wiesz, to w belki sobie owinąć nawet, nie? A to, że chcesz, że po prostu żyto, tak? Tak. No i to jest spoko opcja, ja nie wiem co z tym zrobię, ale raczej kurde skoszę. O, oporowa akcja. Że żyto skosisz, czy co? No żyto, nie, normalnie, nie będę robił tego na wiesz, na zielonkę. W sensie ale... na ziarko ty chcesz. Na ziarko, ale chętnie pomogę Jakubowi w akcji zielonka. Dobra widzowie, mamy siewniczek mój kochany, kupiony. Za moje pieniążki. Może nowy nabytek u ciebie jakiś. Nowy, kupiłem. Ty jeździsz jak pijany. No bo to jakoś tak mnie zachwiało, nie wiem czemu. Może on wychrany trochę. Może tak, poczekaj, ja zadzwonię poprawię to. Pod odpowiednie organy. Tak, ty, może ja zadzwonię pod odpowiednie organy, was alkomaty mnie zbadali? Jak to nie? Nie. Macie szczęście. Później dopiero na tym, na komisariacie. Macie szczęście. Bo widzowie... po piwie tylko wypiliśmy to. Mnie badali, ale ze mnie wyparowało już jak mnie badali. No, po piwie. Się po piwie nawet nie jeździ. Co to ma być za maniery? Oj, weź. Na polu do wieku. Na polu można, po głównej nie jeździliśmy. No, na polu można, nie można. Nigdzie. Widzowie, tutaj trzeba posiadać. Jakieś pole, żeby to wapno dać, czy byś ten rozrzutnik utrzymał? Na rozrzutniku trzymał. Na pewno nie martw się, Michał, na pewno te wapno do ciebie nie pójdzie. U mnie już poszło. O kurde, widzowie, co on mi tak masę skręca sam? Ja będę na rozrzutniku trzymał, bo co ma się marnować, to posiedzi trochę. No tak, nie martw się, Michał, to na pewno do ciebie te wapno nie pójdzie. O to nie musisz się martwić. Ale ja nie chciałem tak, nawet. No, jakaś nie wiem, czerwona ty... kontrolka mi się zapala w ciągniku. Nie wiem, czy to nie od temperatury. Dobra, widzowie, tu trzeba znaczniki uruchomić. Lepiej mi się będzie pracować. Mogłem od początku je dać. Powiem ci, że ten siewnik wcale nie jest zły twój. O 2,5 metra, chłopie. Ja sobie na następny sezon też kupię. I na następny sezon akurat ten będę sprzedawał, to będziesz mógł kupić ode mnie. Oj, takiego środztwa nie kupię. Ja sobie kupię coś lepszego. Sobie takiego zużytego troszkę? Nie, ja sobie coś lepszego kupię. Ci będzie stać? To wieku. No racja w sumie. Ale czekaj, Michał, ale czemu ty się śmiejesz? A ciebie na cokolwiek stać? Jak wszystko od Kuby pożyczasz? No.
Więc... Ja, no, siewnik ma. Siewnik, kurde, o. Jeden, no, siewnik. Właśnie. Ma swój siewnik, a robi twoim teraz. Jak ty mi zawaliłeś, to co mam ten zrobić? No posłuchaj, za to, że ty pożyczyłeś ode mnie Maseja, no to ja muszę. No ale dobra, to chociaż było dwa przejazdy, bym jeszcze zrobił, pole by było ogarnięte, to nie, wziął i zabrał. Słuchaj, ale ja też potrzebuję zrobić, mnie terminy gonią. Mnie niestety terminy gonią, koleżko. Jakie terminy? Jak to jakie terminy? Ej, do Kuba! Co? Pierdzielaj stąd! Nie pomagać ci? No gdzie ta leżówko? O, co, będzie lepiej zasiane. Jedź mi stąd! Jedź! Co? A ja ci mogę pomóc? Weź. Do mnie niedługo ma mechanik przyjechać, coś z tym samochodem zrobić, żeby... Co nas ten twój mechanik obchodzi? Szrota tego próbujesz komuś obchnąć? No tak, on zrobi go tak, żeby on chociaż odpalił i kawałek przyjechał i ja go sprzedam. Kto te padło kupi? Człowieku, myślisz, że co? Ja go chociaż... Jeszcze zobaczycie, że ja go za 2000 gdzieś puszczę komuś. O kurde, trochę lipa. Tak, jak go kupiłem za 1,5, chłopie. Wiesz co? Trochę lipa. Czemu? Bo kurde, napisał Gosio, że tylko jedną beczkę będzie miał tej gnojówki. Nie wiem, czy to ci na całe podwórko starczy. Ale jak na podwórko? Jak już gnojówkę, to na łąkę. A nie na podwórko. Gdzie się ładnie pachnie, rośnie. No u ciebie wyrosło. Kurde, Jakuba, jakoś dla ciebie może załatwię jeszcze jedną, no ale nie, bo to ciężko się produkuje, bo to jest premium, no nie. A to jakie premium? To skąd ta gnojówka? Od czego? To nie jest zwykły od krów. No to od czego? Chłopie, no... Premium on mówi, on nazywa to premium. No ale ja chcę wiedzieć z czego to, bo ja gówna tu nie będę lał, jak to się mówi, tak? O, myślę, że gówna tam mało będzie. No to co to tam będzie? No to ja nie chcę tego, to idź tam. Nawozy. A, tam nawozy, no. Idź tam wy w cholerę, kurde, chcecie mi wkleić jakieś środstwo, jakieś gówno chcecie mi wkleić. Weź już nie przesadzaj tam. Powiedzcie Karolowi, że to jest naprawdę klasa premium, żeby on uwierzył. Widzowie, oni chcą mi jakieś gówno wkleić. Nie, no to będzie zajebista gnojówka, no mówię ci, że to jest pod stadiony lane, no. Nie, takie zwykłe gówno. Teraz normalnie na stadiony tydzień to temu. To na zwykłe narodowy. Gówno pewnie. Na narodowy, bo tam będzie Fame MMA. Aha, i na narodowy będzie lane, na gnojówka? No to ty nie słyszałeś? Ty, nie słyszałem tego. Tylko jedna beczka została, no bo chłop, kurde, cały zapasy wyjął. No właśnie. I to jeszcze dla ciebie załatwiłem i to weź podziękuj chociaż. No to dziękuję ci, Michał, że jesteś taki w porządku. No. No, nie, no to naprawdę premium, jak to jest na narodowy, lane tam na stadion, no to musi to być coś konkretnego. No widzowie ci potwierdzą, no kurde. Widzowie, jesteście w stanie to potwierdzić? Powiedz mi tak, czy jakby lali na stadion i to by śmierdziało, to by lali na stadion wtedy. Znaczy wiadomo, ja będę musiał papierologię sprawdzić, czy na pewno to na stadion jest lane. Wtedy piłkarze byliby śmierdzący. Wiadomo, tak. Na stadion, jak to jest lane, to ja wiadomo, papierologia tam to na pewno jakaś jest, więc będę musiał to zweryfikować. I wtedy nie ma problemu, niech leje u mnie na gospodarstwo na przykład, nie? Wszystko. Jak będzie taka trawa jak na stadionie rosła, no to proszę bardzo. A ja czy papierologia od widzów ci wystarczy? Papierologia od widzów? Tak, nie, jeżeli widzowie mi jakieś tutaj wystosunkują pisma a propos tego, to będzie ja można już mieć efekty u siebie, także jak nie chcesz być do tyłu, to ja proponuję dzisiaj wieczorem wylewać. Ale do tyłu, Michał, jak na razie to ty jesteś do tyłu, Michał. Jak ja jestem do tyłu? Michał, bo ty wszystko ściągasz ode mnie. Czyli? Czyli ciągniki, wszystkie. Takie ale same, jak mam ja, to ty zobacz, musisz mieć. Ale zobacz, że ma tylko jeden ciągnik. No wiem. No wiem, że masz teraz jeden, no. Tak samo, tak, ja mówiłem ci, że kupię Ursusa, tobie się nagle tak bardzo on spodobał, że musiałeś mi pojechać i sprzed nosa go, kurde, sprzątnąć. Co na dobre wyszło z biegiem czasu, bo patrzę, że był... Właśnie, to by najlepiej było, jak ty byś go kupił. No, z biegiem czasu uważam, że było dobre, widzisz, czyli twoje zagrywki nie wyszły. Już teraz Michał wie, że jak ci się coś spodoba, to żeby tego nie brać. Tak. No, i mi się, wiesz, spodobało, ty o tym usłyszałeś, od razu pojechałeś do gościa i kupiłeś, specjalnie, żeby mi na coś zrobić. Oj tam. No i kto tu od kogo, nie wiem. Żyto tam siejesz? Bo ja już wracam, to ci pomogę. Żyto. Życienko tak zwane. Nie trzeba pomagać, bo ja mam dwa przejazdy. Jak ja to u sąsiadów muszę robić, a mi nie ma komu pomóc. No ale co trzeba pomóc, to ja pomogę. Bo Michał to się nie rwie do pomocy, Kuba, ja ci pomogę. Nie, tylko maszyny, żeby pożyczać to. Ale to kto pożycza? Ja już jadę, ja ci mogę też pomóc. Powiedz tylko, Kuba, kto pożycza te maszyny. Ja nie będę nazwiskami operował. Nie, no powiedz śmiało. Czy u ciebie, czy co robimy? Żeby opór był? Ja sobie talerzuję tylko. No to my nie mamy talerzówki, żeby ci pożyczyć. Aha.
No ja ci mogę pług trzy skibowy pożyczyć. Chcę ale szybciej robić. Poorane to ja mam wszystko. Ale może coś chcesz jeszcze poorać. Ej, no to... A w ogóle widzieliście, że jakiś jeszcze taki mały gospodarz nie zaorał sobie jednego pola przy drodze? Tak, tak, to widzisz, ja. Kuba? To ja. To ja, bo ja to będę orać, bo spokojnie. Spokojnie, kolego. Ja mam na to czas. Pułka zawiodła. Nie, nic nie zawiodło. Ja mam na to czas, spokojnie. Pług konny. Spokojnie, bo to nie ma co za szybko orać wszystkiego, bo to wiesz. Ja sobie to zoram, ziemia będzie świeżutka jednym, i będę sobie to co siewał. Na już sieje, bo już zatalerzowane, już poorane, a jedne jeszcze nawet wapno nie dane. Ale to się tym nie przejmuj, Jakubie. A ja się tym nie przejmuję, mnie to koło dupy lata. No. Co ty tam będziesz miał porobione i czy w ogóle będziesz miał? No właśnie, no to proszę się nie interesować. Nie posiejesz, to będę musiał jedno pole mniej kosić za rok. No dobra, spokojnie, jak taki to jest duży problem, to ja sobie kogoś ogarnę. A, no to tak. Mi Jaków dorobił! No gdzie nie, mi Jaków? Gospodarzyna ze Szczecina, no nie. Gdzie tam u Mijaki, ty widzisz? Tu jest. Jeden. To jest na poprzeczniaku. Drugi, trzeci. Spokojnie, poprzeczniak będzie zrobiony zaraz. Tak. To zostawiasz sobie miejsce na poprzeczniak, ale dojeżdżasz do końca pola, mam rozumieć, tak? Mechanik do mnie napisał, że już jedzie. O! A. Zaraz niedługo będzie mechanik. Także widzowie, mam nadzieję, że no ogarnie jakoś tego Leona, że to chociaż będzie tam no jakoś jakoś pojedzie po prostu. Widzowie, czy dzisiaj wiecie, o której wstaliśmy? Opadła naprawić. Wstaliśmy widzowie o godzinie 8, żeby dla was ponagrywać. Nie obrażaj, ja o 7. A, Michał o 7. No. My to nagrywamy jeszcze przed świętem, widzowie, czyli my to nagrywamy w środę. Wy oglądacie ten akurat odcinek na niedzielę macie, o, na niedzielę, także mam nadzieję, że będą... Ale to nie na tą chyba. Na tą jeszcze, bo my mamy, jakby cały tydzień mamy widzowie już nagrany, ale został właśnie nam ten, teraz co nagrywam dla was odcinek, na niedzielę. Także mam nadzieję, że niedziela wasza jest elegancka, że fajnie sobie spędzacie czas, że jest cieplutko, że deszcz nie pada i możecie skorzystać. No teraz musimy troszkę taki właśnie... Widzowie, zapasik robić, dzisiaj to troszkę ogarniemy. Ten, no bo ja później lecę, widzowie, od 26 do... Drugiego chyba wracam, września. Do Tunezji, widzowie, mam nadzieję, że uda nam się jakiegoś vloga nagrać, spróbuję kamerkę wziąć. Nie, ale chyba może, kamerkę, takie rzeczy to można brać, no spokojnie. Ja już gwarantuję wam, że vloga żadnego nie będziecie mieli. Nie, wezmę, coś tam ponagrywam. Ale nie wątpię, że weźmiesz. Wezmę coś, widzowie, ponagrywam. I wpadajcie też na Instagram, tam na pewno będę stawiał dużo relacji. Dobra, ja ten siewnik biorę do siebie, bo to jest mój siewnik. Instagram Heros. Instagram podłoga ku.by. I Instagram, widzowie, Megacolis. Tak jak nazwa kanału, tylko że razem. I będzie, o dobra, siewnik sobie tutaj, widzowie, zostawiam. Odczepiam, bo to jest mój. No i czekamy, widzowie, na mechanika. Powinien. Co, mogę ten siewnik sobie wziąć już, bo ja bym pojechał siać dalej. Ale który? Inne pola. Znaczy, może... Sformułuj inaczej pytanie. Sąsiedzie, czy mogę pożyczyć twój siewnik? A masz ciągnik? Czego tutaj tak postawiłeś sobie? Co ty zrobiłeś? Wąt stąd. Ale co? Ty to zrobiłeś. To nie. No, ja no pierdzielę, no, co on zrobił? Ja siewnik odstawiałem. Nie, no widzowie, Michał, zobaczcie, co mi Michał robi. Dobra, sąsiedzi, bo ja tu skończyłem za stodołą, ja lecę teraz na te pole. Wstydu bym się najadł, gościu by przyjechał, bym się wstydł. Może mi się radio przerywać, bo ja lecę daleko. Dobra, nara. Siema, gostku. Widzowie, no nie, no to jest, przychodzi po prostu ludzkie pojęcie to, co Michał robi. Ej! Złodzieju! Nie no, i kradnie mi, zobaczcie. Ciągnik mi kradnie. Jadę w pole, mordo. Kobuzie! Dawaj, kobuzie. Ja tak się zastanawiam, właśnie ja nie mam co robić już tak naprawdę w polu. No to dobrze. Siemy pokończył od rzepaku. Oddaj ciągnik. Michał. Dobra, dzwonię na policję. Nie no, myślę, Karol, właśnie co tu porobić, bo tak... Ale co porobić? Ci to swoim ciągnikiem, no, a nie moim. Bym jeszcze potestował. Nie ma testowania mojego Maseja, bo masz swoje ciągniki. Ja twoim już... chcę zaznaczyć, że twoim Ursusem to nawet ani razu się nie przejechałem tym 4x4. Ani razu mi nie dałeś się przejechać. Dobra, to przecież ja ci odstawiam już. C328 też ani razu nie dałeś mi się przejechać, więc proszę oddać. No jadę. Wyjdź. Jadę. Ej, a co tu jest w ogóle na tym, że Max jest napisane? Gdzie Max? No na tym. Ostrzeżenie, jeśli blokada mechanizmu
Gdzie? Bo sprzęgła, coś tam. Nie wiem, o czym ty mówisz, musiałbym zobaczyć. Daj, ja wsiądę i ci powiem, zobaczę. Daj, ja wsiądę i zobaczę. Odstawiaj to na gospę. Michał, odstaw to na gospodarstwo. Dobra, siewnik to jeszcze biorę od ciebie. Siewnik, to sobie przyjedź swoim ciągnikiem po siewnik. Nie. Michał. Podczepić? Ja ci tego nie podczepię. No weź poczep, odstawię i ci wezmę tam Maseja od razu. Nie, bo ty pojedziesz stąd i pojedziesz se siać, nie ma szans. Ale już ja mam pól. Masz jeszcze tam jedno do tego. No weź mi oddaj ten siewnik, złodzieju. Ja ci go odstawię na gospodarstwo i ja wrócę ciągnikiem. Dobra. Otwórz bramę. Jak mówię, że... A to z bramy, to zamknąłeś, to teraz co otwórz? Nie, ja nie otworzę, bo ty wsiądziesz. No, otwórz. Nie, bo wsiądziesz do ciągnika i uciekniesz. Nie wsiądę. Michał, ja ten ciągnik tu potrzebuję. Dobra, no to otwórz. Jeżeli tę bramę mi ukradniesz, to... To? No, otwórz bramę. No, otwórz bramę. Dobra, już myślałem, żeby siadać. O kurwa, ja pierdzielę! O skurwa! O ja pierdzielę! Coś pan zrobił! Czy jest? O ja pierdzielę, łbem przerysowałem o ten! O kurde, panie mechaniku, coś pan zrobił! To, żebym się nacieszył Masejem! Był ten ciągnik. Panie, odjeżdżaj pan tym batizem stąd! Przeszedłem! No nie, no kurde, no! Odjeżdżaj pan tym kurde Citroenem! Ale... Pomóż mi go postawić, pomóż mi! Weź, bo jak poleci, to siewnik jeszcze uszkodzisz. Pomóż ta, no! No. Działa? Ja. Ten... O, i zgasł. Ferguson, ale ten siewnik to myślę, że był łomotany. Ej, no i palić nie chcę teraz. Dobrze, to mechanik przywalił, to przynajmniej zrobi. Mechanik! Będziesz to naprawił. A kto wymusił? Ja pierdzielę, no. Nie spojrzałem się, bo tu rzadko kto jeździ. Ja no, ale mogłeś spojrzeć, że mechanik przyjedzie. Dobra, to wina Michałek coś. No nie, no akcja taka się wydarzyła, widzę, że to ludzkie pojęcie przychodzi. Odstawiam co ci to tu. Naprawiamy? Panie! Patrzę, że nie ma Maseja. Pan lawety zapomniał wziąć, bo to chyba do naprawy się już nie będzie nadawało, wie pan? Tak. Ja gadałem. Ja z gościem gadałem już, Michał, także... Będzie, że zrobi. Że ogarnie to. Dobra, to się nie wtrącam. Pardon! Nere! Dobra. Pana! Nie, pan nie mówił, że to jest te padło, o którym ja myślę. Znaczy, no to co rozmawialiśmy, no pan mówił, że jakoś da radę zrobić to przecież. O Jezu. Żeby to, kurde, jakoś odpaliło. Ogłoszenia pewnie, nie? Za 1500 jakoś, no. Ja temu chłopowi do ogłoszenia to szykowałem. Ty, a mi też pan przyszykuje, że to do ogłoszenia, bo ja bym chciał wystawić, ale za dwa. Szykowanie. No. Szykowanie tego wyglądało tak, że to silnik nie palił, no. No to też nie pali, bo po wypadku. Matko boska. No dasz pan radę jakoś to ogarnąć, czy Citroen będzie stał tak na drodze? Nie wiem, panie, no, ja mogę to jakoś zrobić, coś tu się postarać, ale... No bo panie, ja się dzisiaj bym chciał go wystawić. No co najlepiej by było, bo ja nie wiem, czy jutro już będzie palił. No to dzisiaj by coś pan ogarnął? Ja bym poszedł sobie coś skonsumować do domu, pan byś ja coś pogania, co? Zobaczyć, co tu jest nie tak, ale panie, wiesz pan, co tu było przy silniku porobione? Pan mówi, że on po wypadku jeszcze, tak? Znaczy, no on jest po wypadku, no bo był on wypadku. Przed wypadkiem miał już powyrywane w ogóle te wtyczki od ceny. No dobra, dasz, no, dobra, zapytam wprost. Panie, dasz pan radę jednej, to zrobić? Tu w jednej świecy jest gwint urwany. Tu on kompresji nie ma na jednym cylindrze. Ojej. Co? Gwint świecy jest urwany? No tak. To co, ktoś kurde przykręcał i za mocno przykręcił? No chyba. Czy odkręcał i urwało się? Znaczy mi się wydaje, że on po prostu nie w tą stronę chciał odkręcać, wiesz? Ja pierdzielę. Dobra, panie. To co, zrobisz pan? Dogadamy się? Panie, postaram się, ale jak... Dobra, zabieraj się pan do roboty, a ja idę do domku, proszę pana, coś zjem. Dobra. Dobra, widzowie, idziemy na chwilkę do domku i zobaczymy, jak będzie już zrobione. Widzowie, już tutaj chyba powinno być O kurde! To pan go nawet wyczyścił? Panie. Ojejku, jaki zmatowiały on jest.
Ja wystawiłem ogłoszenie, ale ja nie wstawiałem zdjęć do tego ogłoszenia, bo... No, ale wystawił pan ogłoszenie. Wystawiłeś pana i gadałem jednakże za 2,5? Wystawiłem za 2700 i pan 200 zejdziesz, bo napisałem, że do negocjacji. No dobra, 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 spróbuję 200. Ale słuchaj, weź spróbuj go odpalić, bo ja go jeszcze nie odpalałem. A to może nie ja będę ten... palił jedno, może poczekam na gościa, aż przyjedzie. Kurde, ale trochę ryzyko, bo ja te zewki zaworów to... Dobra, poczekaj pan. Krytytki. O, odpalił. Dobra, gaś pan, gaś pan, bo się zatrze. Gaś dobra. Pan. Nie gadaj pan. To już to tak tylko na chwilę będzie palił? Oby tylko. Chłopie, on oleju nie miał, rozumiesz? Ja tam żem Kujawskiego dolał. Panie, dobra, to ja będę gościowi gadał, że gwarancję do 100 dni. A dobra, studnia przy bramie. Czujesz pan? Do 100 dni czujesz, powiem. Czujesz pan? A studnia przy... O kurde, frytkownico, tak jak frytkami. No, no właśnie o tym mówię. Panie, a poczekaj, pan myśli, że chociaż za bramę on wyjedzie? Mam nadzieję, że oby. Ja to mam nadzieję, że ktoś się... Bo trafi się ktoś w powiem, cenie. Że gwarancja ja przy studni, a studnia przy bramie, ale tu jest studnia jednak. Ja zdjęć nie wstawiałem w ogóle, no nie? Napisałem, że igła stali w ogóle. A, licznik ci cofnąłem, bo już tam się zamykał trochę. To dobrze, dobra. Panie, to jedź pan, bo jak ktoś będzie dzwonił, no to wiesz pan. Panie, tylko nie miej pan o mnie żadnych pretensji, bo ja panu mówię. Jeżeli on się jutro zepsuje, to będzie cud. Ale proszę pana, mnie to nie interesuje, aby on z tego gospodarstwa wyjechał, żebym ja pieniążki zgarnął za niego. No to dlatego ci mówię, jak on się jutro zepsuje, to będzie cud, bo ja mam wrażenie, że on się padnie. Ja nie wiem, czy drugi raz odpali, to jest... O ja pierdzielę, panie, nie gadaj takich głupot, no to mogłem go nie palić teraz. Dobra, panie, ja jadę. Ile za to roboty ja będzie? No tak jak się umawialiśmy, no 300. No dobra, to... Daj, bo raz, dwa, trzy. Ale więc wystawiłem za więcej, jak pan chciał i tak. No wiem, no to dobrze, to może będzie no nic. No i umyłem go tak, jak się dało. No niestety niektórego... Ja i tak za niego dałem, panie, półtora, nie? Oj. A w nich nic nie włożyłem. Dobra, jedź pan, bo jeszcze ktoś będzie... Ja bym go za 500 nie chciał, dobra. Panie, ja bym go za darmo nie chciał. Nie wiem, za darmo bym może chciał. O kurde, ale pan fajnie wyglądasz w tym, kurde, ja aucie, patrzę. Szyby, ja mam takie szyby, ja takie specjalne. Okej, dobrze, pan wyglądasz w tym samochodzie. Do widzenia. Panie, bo mi psyka siadła po tej naprawie. Dobra, na razie. Widzowie, kurde, to akcja niezła. Masy i prawie, kurde, skończył żywot po tej kraksie. No nie sądziłem, że akurat mechanik będzie jechał. No się nie spojrzałem i był... Pff, i uderzył, no i koniec. No tutaj naprawił mi, kurde, widzowie... Dobry. Dzień dobry. Co trzeba? Dobry, kolega, podwiózł tu takie igła za takie pieniądze. A coś nic pan nie dzwonił, bo ja w ogóle nie numer był, żeby zadzwonić. Nie było czasu nawet, igła, tutaj tylko było podane wszystko. Co Adle, on za 2700. 2700, ale cena. Dopiero co... Panie, dopiero co... Pierdzielakier. Dopiero co wystawiłem, pan już klientem jest? Panie, takie przebarwienia troszeczkę. Panie, co chcesz pan od auta, który ma tyle lat? Panie, wie pan co? Do kościoła tylko jeżdżony był, sprzedaje, bo nie... sąsiad. Siemasz. Poczekaj, ja klienta mam, ciszej, kurde! Klienta mam, cicho! A Michał Kalosz, jakiś wypadek miałeś? No, masejem miałem, no. Tak? Wypieprzył gościu. Ile za to tak rzeczywiście? No tak bez tego, tak rzeczywiście to za 2,5 puszczę, ale... Oj kurwa, 2,5 też było dobrze. No ty gadasz, ty padło, mu sprzedajesz za 2,5. Jakie padło? No ty debil. Dzień dobry. Dobry. Robert jestem. Dobry, Kuba. Ja widziałem tutaj ten ogłoszenie i tu było napisane, że tam igła. Bez no to jest igła. Bez rdzy. No to ba, no panie. No pewnie. Zresztą do kościoła to tylko jeżdżone było. To padło. A nie, bo ja myślałem, że o ten, o Maseju gadamy. Bo o Masej nie miał. To rozumiem. To no. Za 2,5 mogę puścić, ale niżej nie zejdę. Nie ma szans, pani, bo ja w niego z 5000 teraz doinwestował. Nowe wtryski dałem. Nowe tarcze, przód, klocki, tył, nowe. To troszeczkę pogięte, widzę ci. No, a weź chodź na chwilę, ci pokażę te przy Maseju tutaj. No. Panie Karolu, a to szpachla była na drzwiach, bo tu miernik panie, nie było. Panie, by! Co ty, panie? Ja nie będę oszukiwał, pewnie kiedyś była, ja nie dawałem. O. Ty serio dałeś ten samochód 5000, ty pilu? Nie, co ty? Bo ja tak tylko gadam gościowi, żeby chętnie wziął za 2500. A jak, co to się stało, że on taki wymyty? Gościu był mechanik, kurde, i go podreperował, żeby... No, no te lampy trochę takie, kurwa, przymglone, trzeba było polerkę zrobić. Panie, no to polerkę to... zrobisz i pani będziesz panie, miał... Panie, młoteczek pan bierzesz, wytłukujesz i same szkie... i w same te... Szkiełka wstawiasz, no. Zobierz się taka polerka, będzie kosztować, to pan zejdzie może.
No nie, 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 ja zszedłem 200, z 2700 teraz nie, już. A nie, tu z 2,5 to nie ma co schodzić. Na czym tutaj chcesz pan schodzić? Ty, sąsiad, jak ty masz za 2,5 to sprzedać, to ja ci dam 2600, ja to wezmę. Jak ty tak go odrestaurowałeś, naprawdę? Tak doinwestowałeś. A to wychodzi pan, wychodzi pan. Wychodzi pan, dobra, wyjdzie pan, bo już mam tu kupca za 2600. A nie, ja muszę jej przyjechać. Panie, nie ma jazdy, albo pan bierzesz, albo nie, nie ma to jazdy stowych. No nie, no do taka... Nie ma! Ty, pana, sąsiad, nie ma. Masz trójkę, ja biorę. Za trójkę? Daję, trójkę, no... No nie wiem, kurde... No, panie Karolu, no... To 2,5 pan, bo już pan puści, no to ja 2,5 mogę teraz wyciągnąć nawet i dam panu. Kurde... Sąsiad, słuchaj, z trójki jak mi zejdziesz stówę na myjnie dobrą, to ja za 2,900 wezmę. Weź mi za 2,900? No, chłopaki, no... Kurde... Ale ja byłem pierwszym klientem, no to panie Karolu... Ale to ja tutaj po sąsiedzku, no to w sumie... Kurde, w sumie tak, nie no dobra, wiesz, bo ten gościu był pierwszy klient, to nie wiem, no co, dasz pan te 2,5? 2,600 dam nawet, ale to... No to daj 2,600 pan i zabieraj pan i jedź pan, nie? Ja papiery panu zaraz dam. No ale to tam bez żadnych negocjacji, bo tak jak ja mówię, ja to daję. Dobra, dobra. Królu 2,600, papiery ma? Dziękuję bardzo, papiery w schowku są. A jakąś umowę kupno-sprzedaży? No to potrzebne, czy spiszemy coś? A w sumie, kurwa, to tak dla syna. O, ale będzie to... Dobra, spiszę, proszę pana, proszę pana. Masz pan tu pan pod, bo ja przygotowałem. Wpisz pan tu dane. Jakąś gwarancję rozdrukową do 100 km chociaż? Nie, czy gwarancję daję do 100 dni? Kurde, to lepiej nawet niż do 100 No, do 100 dni. O kurde. Do 100 dni, proszę pana. Jak mamy sierpień, to nawet jakby pod koniec września coś się zepsuło, to przyprowadzam do pana i pan reperuje. No studni, no. Dobra, do, podpisał no pan. Pięknie. O, 2,600 dane. Odpalaj pan, jedź pan. Jeszcze bardziej był zadowolony. No. Rosia. No, Rosia. Odpalaj pan, jedź pan, niech się spisuje. I giełka, trenerka i polerka zrobi, będzie oni. No, ale śmiało. Jedzie pan. Proszę pana, takie za po piątce, po szóstce, mówię panu. No ja wiem, a to pan jeszcze biznes na nim zrobisz? Pan chcesz biznes zrobić? Nie, to dla syna. Sprzedać drożej? Proszę, niech zabrałem wyjedzie chociaż, proszę, niech tylko zabrałem. O kurde, zgasł. O, zgasł. Cholera, aż mi szkoda tego chłopa. Cicho. A to nie wygląda źle, jak my stoimy obaj przy płocie, cicho. Tak patrzymy? Cicho, bo samochód nie odpala. Jopiór. Już się spierdzielił, ty! Panie, za 200 zł pana odkoluje, bo tam się nie parkuje! Kurę! Jeszcze panie, gwarancja rozruchowa! Proszę pana, mówiłem panu, chodź pan, mówiłem panu gwarancja do studni, a gdzie jest studnia? Do studni, przecież to inny jeden dzień nie minął! Do studni mówiłem, proszę pana, tu jest studnia! Koło studni pan przejechał i gwarancja minęła, do widzenia! Żeś pan mnie wykiwał? A zapisek w umowie jest napisane, że kupujący zna stan techniczny pojazdu. Super, i... super. Ale nie, pana nie wykiwałem, odpalaj. Myślę, że zarabiam całą pensję, prawie wydałem. Nie no. Nie masz serca w ogóle. Odpali pan. Sprzedać. Odpali pan i niech pan jedzie. Dzwonię na policję. Co? Trochę mi go szkoda. No nie, no to że odpali i pojedzie na pewno. Panie, odpali pan. Dawaj na pych. Panie, trzeba na pych spróbować, a ja pana popkam i odpalić pan i pojedziesz, bo on na pych odpali. Cię pan nie zamartwaj, dawaj pan, dawaj. No. No, poczekaj pan, poczekaj pan, poczekaj. Tu trzeba wycofać. No, do lewo skręcaj. No. Dobra, i dawaj, no. Dawaj. Odpalaj, no. No. Jedź, dawaj, jedź. I mówiłem, że odpali. No. Ale super. Zarałby tylko niezgę, skurde mu. O ja pierdzielę, zgasł znowu? Dobra, chodź, popchniemy go znowu. Cześć, Ty, nie, jedzie, patrz. Nie, on nie, on próbuje odpalić go tylko. No ja cię kręcę, no widzowie, no co miałem zrobić? No zarobiłem ile? 2,600. No plus 300, no to 2,300 zrobiłem, mechanik. O, zapalony. Panie, kurwa, to nawet wsteczny nie wchodzi. Działa, ale chodzi silnik. No, biegi do dwójki tylko działają, o co tu chodzi, ale chodzi no. Silnik, proszę pana. Nie, no daj pan mu gazu, dodaj gazu. Panie, bo ten model miał dwa biegi tylko, to dobrze, bo to jak automat. O kur... Dobra, szeroki drogi! Pierdzielamy, Kuba, chodź. Posyna czy popchamy gościa? Wracaj tu. O, szybko. Kuba. Wracaj tu. Ej, spokojnie! Dobra, panie. Gościu!
Gościu! Gościu, spokój się! Za taki jedź! Zakup? Miłej drogi, Dara! Jedź! Do widzenia! Czekasz, stań tu!